programie. Firma kusi klientów reklamą. 10 dni pobierania filmów, gier, programów, muzyki bez opłat. Później jednak, czego mało kto się spodziewa, zaczynają się kłopoty. Zwłaszcza jeśli internauta nie przeczytał lub nie zrozumiał regulaminu, a go zaakceptował. Błagam o poradę, co robić, pomocy. To tylko niektóre z setek rozpaczliwych wpisów na internetowym forum Ekspresu Reporterów. Pakiet został przygotowany, został opłacony i w tym momencie dochodzimy należności tak za tą usługę. Pan po prostu brzywe oczy mi kłamie. Że pan zamówił jakikolwiek pakiet, cokolwiek zostało zamówione i przygotowane. Pan nawet nie zaprzecza, że pan kłamie przecież. Jak pan wyszedł z aresztu, poszedł pan na grup mamy, to co pan jej powiedział? Przeprosiłem za to, czego nie zrobiłem, no ale... Krzysztof Abramek trafia do policyjnej izby zatrzymań. Po kilku godzinach dowiaduje się, że wspólnie z drugim mężczyzną są sprawcami rozboju, podczas którego próbowali zrabować paczkę papierosów o wartości 7 zł. Policjant kazał mi usiąść na krzesełku. W pewnym momencie patrzy na mnie i mówi do mnie tak. Przyznaj się. Ja mówię, że do czego mam się przyznać? Więc nie zrobiłem. Idź do aresztu. Za nic? Za udzielenie pomocy? Nie wierzyłem nigdy w to, że tak może się stać, no ale jednak, jak widać na moim przykładzie, w Polsce wszystko jest możliwe. Co znaczą te litery? Nie pamiętam, bo pijana byłam, jak sobie to robiłam. Kiedy wypiłaś pierwszy raz? Pierwszego razu, znaczy, to się nie pamięta. To dawno temu było. Ale od 12 roku zaczęłam pić, zaczęłam jeździć na dyskoteki. Zaczęłam spożywać alkohol już w większych ilościach. Poszliśmy chyba w piątkę do klubu. I pobiliśmy starszą kobietę. Kradzież torebki, portfela, pieniędzy, dokumentów. Nie wiem, czy ta kobieta żyje. Skopaliśmy ją w dość ostry sposób. Muszę żyć i muszę sobie z tym jakoś poradzić. Muszę odmówić, powiedzieć alkoholowi stop. Powiedzieć narkotykom stop. Codziennie w całej Europie poszukiwacze wyruszają w teren. W Polsce to kilkadziesiąt tysięcy osób. Jakaś monetka. Bezpłatne przekazanie zabytków do muzeum może się skończyć nie nagrodą, ale przykrymi konsekwencjami. Przekazałem to państwu z nadzieją, że państwo coś z tym zrobi. No a się okazało, że została wezwana policja, więc z tego tytułu problemy. I tak sama konieczność tłumaczenia się przed wymiarem sprawiedliwości skutecznie zniechęca do przekazywania znalezionych zabytków. Jest pewien problem i należy to czym prędzej naprawić, bo nauka polska traci naprawdę strasznie dużo informacji, to każdego dnia. Zatem już państwo wiedzą, o czym dziś w magazynie Ekspresu Reporterów. Zapraszam, Michał Olszański. Rozpoczynamy nasz wieczór. Telefony do państwa dyspozycji. Angelika Trostowiecka i Faustyna Szewesta-Kowalska odbierają telefony od państwa we wszystkich sprawach, a internautów witam na czacie. Zatem, drodzy państwo, zaczynamy. Coś tu wyraźnie nie gra. Z jednej strony jest bardzo precyzyjny regulamin, to prawda, ale od wielu, wielu miesięcy rośnie liczba użytkowników portalu pobieraczek.pl, którzy są przekonani, że są poszkodowanymi. Ta sprawa na forum magazynu Ekspresu Reporterów jest jedną z najgorętszych dyskusji ostatnich miesięcy. Jest bardzo wiele rozpaczliwych maili z wołaniem o pomoc. Nic dziwnego, że po raz kolejny sprawą tego portalu zajął się Andrzej Tomczak. Pobieraczek.pl. Korzystanie z tej strony internetowej grozi psychicznym nękaniem i próbami wyłudzenia pieniędzy nawet od dzieci. Alarmują nasi widzowie. Córka, jak się logowała, miała 9 lat. Płakała, bo mi mamo, co będzie, bo przychodziły różne e-maile takie dość takie groźne, jak na takie dziecko, które się zaloguje. I dalej straszą dalej tym, że sprawa pójdzie do sądu. Dziecko się boi, córka po prostu boi się, bo mi mamo, no co dalej będzie z tym. Powiem panu, że na początku ja się bardzo wystraszyłem. Wystraszyłem się sądem, policją. Ludzie pisali, że też ich straszyli i tak dalej. Błagam o poradę, co robić, pomocy. To tylko niektóre z setek rozpaczliwych wpisów na internetowym forum Ekspresu Reporterów. Nasi widzowie za pośrednictwem forum organizują się i przygotowują nawet pozew zbiorowy przeciwko firmie Eller Service, która prowadzi stronę internetową pobieraczek.pl.
Na podstawie wpisów w urzędowych rejestrach ustalam, że spółka należy do Rafała Pajserta i Iwony Kwiatkowskiej. Jej siedziba mieści się w Trójmieście. Będę próbował porozmawiać z właścicielami pobieraczka. Informujemy, iż firma LR Service, spółka cywilna, Rafał Pajsert i Iwona Kwiatkowska została wykluczona z programu Rzetelna Firma z powodu naruszenia regulaminu i nieprzestrzegania zasad kodeksu etycznego. Co 2-3 dni maile, pogróżki, straszenia. Także no, zgłosiłem to jako stronę niebezpieczną. Program mnie ostrzega, że to jest strona wyłudzająca dane i rozpowszechniająca oprogramowanie szpiegowskie. No oszukaństwo po prostu i tyle. Sprawdzaliśmy w styczniu 2010 roku. Osób, które się zalogowały i zarejestrowało na pobieraczek.pl było około 200 tysięcy. Do dziś kontakt z tą stroną internetową mogło mieć nawet ponad 500 000 osób, w tym bardzo wiele dzieci. Firma kusi klientów reklamą. 10 dni pobierania filmów, gier, programów, muzyki bez opłat. Później jednak, czego mało kto się spodziewa, zaczynają się kłopoty. Zwłaszcza jeśli internauta nie przeczytał lub nie zrozumiał regulaminu, a go zaakceptował. Tak właśnie jest w przypadku pani Krystyny z Zalesia, której małoletni siostrzeniec Damian loguje się na stronie pobieraczka. Chłopiec próbuje ściągnąć film. Było, że to bezpłatnie. Pobierasz to bezpłatnie. Nigdzie nie było, że to jest tylko i wyłącznie na 10 dni. Chłopiec, podobnie jak inni internauci, zasugerowany napisami, zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że reklama to tylko marketingowa przynęta. Nie ma świadomości, że rejestracja na portalu oznacza zawarcie odpłatnej umowy. Taką informację można znaleźć dopiero w regulaminie. Jest w nim napisane, że aby uniknąć opłaty, trzeba wysłać specjalne wypowiedzenie umowy i w ten sposób się wyrejestrować. To jest pułapka, dokładnie. Miało być za darmo, to za darmo. Na innych stronach nie trzeba się wyrejestrować, tylko po prostu dany portal blokuje dostęp do konta i tyle. To jest takie troszeczkę oszustwo jak dla mnie, prawda? Nie zapłacę im tego. Nie zapłacę, bo to jest połowa mojej pensji nawet, żeby im to zapłacić. Ojciec 13-letniego Mateusza z Wrocławia również zapowiada, że nie zapłaci pobieraczkowi. Tak było napisane, że ich to nie interesuje, czy to jest dziecko, czy to jest osoba pełnoletnia. Ma zapłacić za to, że skorzystał z ich usługi, a on z żadnej ich usługi nie skorzystał. Po prostu tylko tyle, że się zalogował, nic nie pobierał. Jak do mamy zadzwoniłam, to się popłakałam. Ze zdenerwowania po prostu, bo mi się zrobiło i gorąco, i słabo, i w ogóle. Ania 2 lata temu za pośrednictwem pobieraczka szukała muzyki. Miała wtedy 12 lat. Podczas rejestracji nie podaje swoich prawdziwych danych. Dziewczynka doznaje szoku, gdy dostaje maila z wezwaniem do zapłaty prawie 100 zł i pogróżki. Się zdenerwowałam, co ona tam nawydziwiała w tym internecie. Postanowiłam, że nie będę płaciła. Tym bardziej, że Ania mi ze łzami w oczach zapewniała mnie, że ona z tamtej strony nie ściągnęła ani jednej tam piosenki, filmu, niczego, kompletnie niczego, bo się nie dało po prostu. Mama Ani pisze do pobieraczka, że ze strony korzystało dziecko, że nic nie ściągnęło, że nie miało zgody rodziców. Oraz, że żądanie pieniędzy od dziecka jest nielegalne, bo zgodnie z prawem dzieci nie mogą samodzielnie zawierać umów. Przyszło mi w odpowiedzi, że w związku z tym to jest oszustwo zagrożone karą więzienia. Od 2 lat do iluś tam. Zdaniem przedstawiciela pobieraczka, do więzienia miałaby pójść 12-letnia Ania i inne dzieci, które korzystały ze strony firmy LR Service. A teraz nie chcą zapłacić. 11-letni Łukasz dostał maila, w którym przedstawiciel pobieraczka pisze, że jeśli nie zapłaci, to zajmie się nim policja i prokuratura. A jeśli to nie pomoże, będzie postawiony przed sądem. Oraz, że chłopcu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Płakałem. Nauczkę mam teraz, że nie mogę się logować sam. Przestraszyłem się bardzo. Po prostu zacząłem myśleć, co robić. Postanowiłem zapłacić. Córka to jest tak przerażona, no bo nie dość, że ze swojego, to z mojego też jeszcze weszła. Głupio, się czujemy. Tam na forum, jak czytałem, to masa ludzi po prostu ze strachu wpłaciło pieniądze, no. To jest szok dosłownie. W naszej ocenie umowy zawierane przez pobieraczka z małoletnimi mogły być rażąco krzywdzące dla tych dzieci. I odpowiadając na pytania pana redaktora, dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia,
w naszej ocenie nie zawarło skutecznej umowy z pobieraczkiem i nie może być pociągnięte za tę umowę do odpowiedzialności. Dziecko, które ukończyło 13 rok życia, może zawrzeć skutecznie umowę z pobieraczkiem, jeżeli jego opiekuni ustawowi wyrażą na to zgodę. Policja otrzymuje setki zawiadomień internautów, którzy uważają, że pobieraczek próbuje wyłudzić od nich pieniądze. Trwa śledztwo. Jednym z zawiadamiających jest pan Michał. Złożyłem zeznania w komendzie policji w Sopocie. Setki skarg internauci kierują również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdziliśmy, że właściciele portalu wprowadzili konsumentów w błąd, reklamując swoje usługi. Jako 10 dni pobierania za darmo nałożyliśmy karę finansową ponad 200 tysięcy złotych, natomiast spółka odwołała się od naszej decyzji i zgodnie z prawem akta całej sprawy zostały przekazane do sądu. Teraz czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od tego czasu mija już ponad półtora roku, a termin rozprawy wciąż nie został wyznaczony. Pobieraczek więc kary nie zapłacił i działa dalej. Przed kilkoma tygodniami wszczyna nową akcję, alarmują nasi widzowie. Tym razem wysyła tysiące pisemnych wezwań do zapłaty na adresy domowe internautów. Wystraszyłam się. Czytałam to kilka razy. No, zaczęłam wtedy płakać. No i powiedziałam następnego dnia mamie. Rejestrujemy rozmowę telefoniczną Ani ze Szczecina z przedstawicielem portalu, od którego właśnie dostała wezwanie do zapłaty. Mężczyzna grozi w nim sądem i wpisaniem dziewczynki do Krajowego Rejestru Dłużników. Rozmowa jest dowodem ewidentnego łamania prawa przez przedstawiciela portalu. Nie wolno mu żądać pieniędzy od osoby nieletniej. Nie nazywa się czym... zajmuję się sprawą portalu pobieraczek.pl. Aha, no dobrze, no to ja mam takie pytanie. Dlaczego przysłano do mnie list z wezwaniem do zapłacenia? O co tutaj w ogóle chodzi, bo ja nie rozumiem. Portal pobieraczek.pl opłacił dla pani, zamówił pakiet na 12 miesięcy. Tak, tylko że ja mam teraz obecnie 14 lat, wtedy miałam 12. Proszę nas przyjąć do kontaktu opiekuna prawnego w tej sprawie, bądź opłacenie tej należności jak najszybciej. O tym, że portal rzekomo zamówił dla każdego internauty jakiś pakiet danych, mężczyzna mówi każdemu klientowi. Faktury za opłacenie tego pakietu nie chce jednak ujawnić. Ten pakiet został przygotowany, został opłacony i w tym momencie dochodzimy należności tak za tą usługę. Pan po prostu brzywe oczy mi kłamie, że pan zamówił jakikolwiek pakiet, cokolwiek zostało zamówione i przygotowane. Pan nawet nie zaprzecza, że pan kłamie przecież. Nie, ale ja w ogóle nie będę się odnosił do takich argumentów, tak, że ktoś kłamie. Konkretnie, jakiej firmie zapłaciliście za ten pakiet, który ściągnął właśnie mój siostrzeniec? Czy ja pani nie odpowiem na to pytanie? No oczywiście, że tak. A dlaczego miałbym pani na to pytanie odpowiedzieć? Chciałbym wiedzieć, czy wy faktycznie mnie nie oszukujecie i czy faktycznie zapłaciliście. Pani nie zamierza udowadniać, tak? Ja nie mam obowiązku pani przedstawić tego, że my za ten pakiet zapłaciliśmy komukolwiek. Jeżeli ja mam za coś zapłacić, to ja bym chciała wiedzieć za co. Komu zapłaciliście za to przygotowanie tego pakietu? Przecież, ale to jest ta inna sprawa handlowa, tak? Z panem Michałem, który też jest ścigany przez firmę prowadzącą stronę pobieraczka, udajemy się do jej siedziby w Sopocie. Chciałbym wiedzieć, czy rzekoma usługa została wykupiona dla mnie. Pracownik pobieraczka wpuszcza nas do siedziby firmy. Nie zgadza się jednak na nagrywanie, odmawia udzielenia informacji i wyprasza nas. Przychodzę do przedsiębiorcy. Poprosiłem pana o wyłączenie tej kamery. Proszę pana, czy może pan nie nagrywać? Dziękuję. Ze wspólnikami spółki Eller Service, Rafałem Pajsertem i Iwoną Kwiatkowską, nie udało mi się porozmawiać. Czy pobieraczek faktycznie zamawia jakieś usługi dla internautów? Sprawdzam znaleziony w rejestrze GUS adres na gdańskiej Zaspie. Podała go Kwiatkowska. Jadę tam. Kobiety jednak tutaj nie zastaje. Rozmawiam z jej matką. A pan na Panikowej jednak, gdzie ona przebywa? Nie mogę. Bez jej sprawy nie mogę. Czyli ten adres to był jej potrzebny tylko do tego, żeby zarejestrować działalność, tak? No tak. Ja w ogóle nie miałam tej działalności nic. Nie wiem, co to jest za działalność. Dowiaduje się, że tak naprawdę pobieraczka prowadzi mąż Kwiatkowskiej, były windykator wspomagany przez prawników. Śledztwo w sprawie domniemanego oszustwa gdańska prokuratura umarza.
Nie można mówić o oszustwie, bo sama reklama nie jest podstawą zawarcia umowy. Podstawą zawarcia umowy było wykonanie tych wszystkich kroków dotyczących właśnie rejestracji, zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania regulaminu, przesłania swojej informacji na odpowiednią stronę. Zamieszczanie reklamy wprowadzającej w błąd nie jest przestępstwem. Internauci pod wodzą pana Huberta Osińskiego organizują się, publikują film informacyjny i przygotowują pozew zbiorowy. Chcemy zwrotu tej gotówki dla poszkodowanych użytkowników. Normalna firma, kiedy prowadzi biznes w dobrej wierze, robi go tak, aby nie stwarzać żadnych problemów w relacji z klientem. Jak sobie radzić z pobieraczkiem? Specjalnie przygotowany ostrzegawczy komunikat publikuje na swojej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przed miesiącem urząd wszczął przeciwko właścicielom pobieraczka kolejne postępowanie. Tym razem stawia 3 zarzuty. Urząd uznaje, że spółka między innymi wbrew prawu nie informowała klientów pisemnie o cenie i sposobie wypowiedzenia umowy oraz stosowała w korespondencji z klientami niedopuszczalne groźby o odpowiedzialności karnej. Naszym zdaniem mogło to wywołać uczucie lęku, strachu, mogło wywołać również presję psychiczną na konsumenta, by postąpił zgodnie z wolą spółki i zapłacił za usługę. Nasi widzowie ostrzegają na forum, pisząc, że firm działających podobnie jak pobieraczek pojawia się w internecie coraz więcej. No bardzo gorąco tutaj wśród naszych internautów. Państwo dzielą się na tych, którzy zapłacili swoje należności, na tych, którzy nie zapłacili i właśnie widzą swoją nadzieję w pozwie zbiorowym, który jest przygotowywany. Byłoby dobrze, żeby ta sprawa jak najszybciej stanęła na wokandzie. Natomiast proszę Państwa, no niewątpliwie trzeba czytać regulamin, trzeba pilnować dzieci, bo one tych regulaminów nie czytają. I tutaj, no, tutaj trzeba przyznać, ten regulamin czyni działalność pobieraczka legalną, dlatego że tam jest napisane, że trzeba po prostu wysłać mail z rezygnacją, ale całość wygląda na nieźle zastawioną pułapkę, zwłaszcza na najmłodszych, którzy takich regulaminów nie czytają i myślę, że rację mają ci, którzy w tej chwili będą chcieli dochodzić swoich praw. Przy okazji jeszcze jedna ważna informacja, którą dostaliśmy od Andrzeja Tomczaka. Tam się pojawił Krajowy Rejestr Długów właśnie w takim kontekście, że można trafić do tego Krajowego Rejestru Długów. Na razie nikt z tych, którzy są poszkodowani przez pobieraczek na liście Krajowym Rejestrze Długów się nie znalazł. Jeśli Państwo także są świadkami biurokratycznych absurdów, prosimy o kontakt 022 50 70 210, a także www.tvp.pl/ekspres. Proszę Państwa, to jest jak w dobrym filmie kryminalnym, ale bardzo często w rzeczywistości, kiedy pyta się skazanych, za co odsiadują wyrok, tak pół żartem mówią, za niewinność. Ale już za chwilę obejrzą Państwo historię, którą przygotował dla Państwa Paweł Kaźmierczak. Tym razem bohater tej opowieści, 23-letni Krzysztof, odsiedział ponad 2 miesiące w areszcie. I jak za chwilę Państwo zobaczą, za niewinność. Grożąc pobiciem oraz używając przemocy, usiłował zabrać w celu przywłaszczenia papierosy o wartości nie większej niż 7 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął. Idź do aresztu za nic, za udzielenie pomocy. Nie wierzyłem nigdy w to, że tak może się stać, no ale jednak, jak widać na moim przykładzie, w Polsce wszystko jest możliwe. Przy naszych sądach, prokuraturach, to jest jeden wielki cyrk i parodia jak na mnie. To się mogło zdarzyć każdemu. Wielkanocny poniedziałek, 25 kwietnia tego roku. Maszewo Duże koło Płocka. Późnym wieczorem na placu przed miejscowym kościołem dochodzi do bójki pomiędzy kilkoma młodymi mężczyznami. Krzysztof Abramek przejeżdża samochodem tuż obok miejsca zdarzenia razem ze swoim kolegą. Po chwili zatrzymują auto. Wyszedłem z samochodu. Dochodziłem do nich, żeby po prostu zapytać, o co chodzi. Dlaczego się szarpią? Ni stąd, ni zowąd. Zostałem uderzony w twarz, w lewą stronę, dokładnie pod oko. Ten mężczyzna złapał Krzyśka za głowę i zaczął go kopać. Jak się okazało, Krzysztof Abramek został pobity przez mężczyznę, który kilka minut później oskarżył go o rozbój. Ten pan wybiegł, nawet nie wiem z której strony, i mnie uderzył. A policjanci stali z drugiej strony samochodu. I co? Jak policjanci doszli, to ja już byłem po prostu uderzony.
No ale co zrobili policjanci, jak to zobaczyli? Złapali mnie i wciągnęli z samochodu. To zaraz słyszałem sąsiada, który stał na balkonie i zaczął krzyczeć do policjantów, że zatrzymują nie tego człowieka, którego trzeba. Podszedłem do tych policjantów, zacząłem z nimi rozmawiać i ten mężczyzna, wyczułem od niego alkohol, był pijany. Krzysztof Abramek trafia do policyjnej izby zatrzymań. Po kilku godzinach dowiaduje się, że wspólnie z drugim mężczyzną są sprawcami rozboju, podczas którego próbowali zrabować paczkę papierosów o wartości 7 zł. Policjant kazał mi usiąść na krzesełku. W pewnym momencie patrzy na mnie i mówi do mnie tak. Przyznaj się. Ja mówię, że do czego mam się przyznać? Więc nie zrobiłem. To spojrzał na mnie i mówi, widzisz tą szafę, co stoi za mną? Ja mówię, no tak, widzę. A mam tą szafę otworzyć? Mówię, no jak pan ma ochotę, to pan sobie otwiera. On do mnie mówi taki tekst. Jak za chwilę wyciągnę pałę, to tak ci na p*** się przyznasz. Dopiero po kilkudziesięciu godzinach śledczy przesłuchują ofiarę napadu, 30-letniego mężczyznę. Jego wcześniejsze przesłuchanie było niemożliwe, ponieważ zarówno podczas momentu zaistnienia przestępstwa, jak i przez kilkanaście kolejnych godzin pokrzywdzony był kompletnie pijany. Właściwie wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu były nietrzeźwe. Z tego chcę powiedzieć, że akurat pokrzywdzony miał najmniejszą zawartość alkoholu w krwi. No, niech to pozostanie tajemnicą postępowania. 28 kwietnia, 3 dni po zdarzeniu, Krzysztof Abramek na miesiąc trafia do aresztu. Taką decyzję na wniosek prokuratury podejmuje Sąd Rejonowy w Płocku. Sąd analizował, czy z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że podejrzany popełnił zarzucany mu czyn. W tej sytuacji, w tej sprawie, na etapie stosowania aresztu sąd dysponował zeznaniami pokrzywdzonego, który w sposób niebudzący wątpliwości wskazał na osobę podejrzanego jako na osobę sprawcy czynu. Bliscy aresztowanego mężczyzny dopiero po kilku dniach przez zupełny przypadek od znajomego pracującego w sądzie dowiadują się o sprawie. Ciotka Krzysztofa Abramka na własną rękę rozpoczyna poszukiwania świadków zdarzenia i zawozi ich na policję, gdzie składają obszerne zeznania. Byliśmy wszyscy w szoku. Przede wszystkim najbardziej przeżywała to jego rodzeństwo i matka. Po dobie spędzonej w zakładzie karnym Krzysztof Abramek dowiaduje się o śmierci swojej matki. Kobieta kilkadziesiąt minut po odebraniu telefonu z wiadomością o aresztowaniu syna dostała ataku serca. Niestety, lekarzom nie udało się jej uratować. Zawołał mnie wychowawca i mówi, że ma dla mnie złą wiadomość. I ja pytam się, ale o co chodzi? No powiedział mi właśnie, że zmarła mama. To jak siedziałem, to spadłem z krzesełka. Prokurator prowadząca sprawę wyraża zgodę na udział Krzysztofa Abramka w pogrzebie matki. Stawia jednak ostre obwarowania. Miałbym jechać pod konwojem, czyli uzbrojeni po zęby funkcjonariusze więzienni. Miałbym skute ręce, nogi i jeszcze taki śmieszny zielony uniform. To naprawdę wyglądałbym jak rasowy kryminalista. Dlatego nie pojechałem. 19 maja sąd na wniosek prokuratury podejmuje decyzję o przedłużeniu aresztu dla Krzysztofa Abramka. Za murami zakładu karnego ma spędzić kolejnych 6 tygodni. W tym czasie jego bliscy znajdują kolejnych świadków, którzy twierdzą, że nigdy nie brał on udziału w żadnym rozboju. Prokurator prowadząca sprawę po raz kolejny przesłuchuje też napadniętego mężczyznę. Kilka dni później zapada niespodziewana decyzja o umorzeniu śledztwa. Pokrzywdzony zmienił swoje zeznanie. Tutaj poddał w wątpliwość dokonane wcześniej rozpoznanie jednego z podejrzanych i w tym momencie już ten właściwie kluczowy dowód, jeden z podstawowych dowodów, poparty również zeznaniami innych świadków, którzy wykluczali udział właśnie tego podejrzanego w tym zdarzeniu, spowodował, że prokurator powziął istotne wątpliwości co do ewentualnego sprawstwa tego podejrzanego i niezwłocznie uchylił stosowany przez sąd środek w postaci tymczasowego aresztowania. 15 czerwca Krzysztof Abramek po niemal 2 miesiącach spędzonych za murami zakładu karnego wychodzi na wolność. Jak pan wyszedł z aresztu, poszedł pan na grup mamy, to co pan jej powiedział? Przeprosiłem za to, czego nie zrobiłem, no ale... strasznie było.
Ustawodawca przewiduje w takich sytuacjach możliwości zrekompensowania osobom, które zostały niewątpliwie, niesłusznie pozbawione wolności. Przewiduje właśnie możliwość uzyskania przez nie odszkodowania i zadośćuczynienia Skarbu Państwa. Udaje nam się dotrzeć do mężczyzny, który oskarżył Krzysztofa Abramka o udział w rozboju. Jak to się stało, że pan się pomylił? No bo on był 2 miesiące w areszcie, ten chłopak, Abramek. W odległym czasie tam chodziłem, wzywano mnie do tej prokuratury, wciąż mi powtarzano te zdjęcia, pokazywano. I w końcu na koniec nie byłem pewny, panie prokurator mi tak, nie wiem, czy podobni byli, czy nie, nie wiem. No w końcu tak wyszło, że na koniec go nie rozpoznawałem. Nikt ze śledczych nawet nie próbował wyjaśnić zaniedbań, których zdaniem świadków dopuścili się policjanci zatrzymujący Krzysztofa Abramka. Sąsiad coś zaczął coś mówić, że zaraz zejdzie i że może zeznawać. To ten policjant, pamiętam, że do niego coś powiedział, żeby wrócił się do domu, bodajże bądź pilnował swoich spraw, czy jakoś tak. Właśnie sąsiad się też bardzo wtedy oburzył. Policja tak zareagowała. Zero zeznań, zero spisanych nic, żadnych danych. Świadkowie powiedzieli nam, że chcieli rozmawiać z policjantami, dać swoje dane, a policjanci powiedzieli, że to jest cytat świadka. Świadków dziękują. Jak było, panie rzeczniku, co wiemy? Ja mogę opierać się jedynie na tej dokumentacji, jaką dysponujemy. Nie mam takiej wiedzy, aby takie zdarzenie miało miejsce. Krzysztof Abramek znajduje się pod opieką lekarzy. Jego stan psychiczny wymaga ciągłej konsultacji ze specjalistami. Są noce, w których w ogóle nie zasypiam. Po prostu mam już jakiś uraz psychiczny do ścian okien. Gniecie mnie to, naprawdę gniecie. Jeszcze jak jestem sam w domu, to jest naprawdę tragedia. Mi to też mogło się przytrafić w powrocie do domu z pracy. Każdy by tak zareagował chyba z nas, że jeśli widzi, że coś się dzieje i chce pomóc, jakoś zareagować w pozytywnym stopniu, to trafia do aresztu. To nie, to nie powinno być tak w Polsce. Kto chciał ze mnie zrobić kryminalistę i dlaczego? Nie wiem, no ja myślę, że pani prokurator chciała się może wykazać. Nie mam pojęcia, naprawdę. W życiu nie miałem problemu z policją. Będę walczył o szkodowanie. I może o jakieś głupie przepraszam ze strony pani prokurator, chociaż to, może. Zobaczymy. W studiu autor reportażu Paweł Kaźmierczak. Wiesz, powiem ci, masz talent do opowiadania historii, które wydają się po prostu nieprawdopodobne. 2 miesiące w areszcie tylko dlatego, że pijany poszkodowany mówi, że to może był on. No ale te historie pisze samo życie. Ja tylko zaznaczę, może dodam, że tą sprawę z ramienia prokuratury prowadziła bardzo młoda pani asesor, która dopiero rozpoczyna swoją karierę w prokuraturze. Krzysztofa Abramka zatrzymali bardzo młodzi, starzy, mimo młodzi wiekiem policjanci. Każdy chciał się wykazać. No, zabrakło chyba doświadczenia i życiowego, i zawodowego. No dobrze, każdy zaczyna pracę, ale jest nadzór. Jest nadzór, no ale tak naprawdę jeśli pokrzywdzony mówi, tak, jestem pewien, byłem pijany, no ale jestem pewien, to ten gość, proszę go zabrać. No ale była druga decyzja, Paweł. Była druga decyzja przedłużenia aresztu o kolejnych 6 tygodni, kiedy już byli świadkowie, którzy mówili, że nie miał nic wspólnego z tą awanturą. Całe szczęście, że ciotka Krzysztofa Abramka zebrała tych młodych ludzi, zawiozła ich na komendę, złożyli te zeznania. Co więcej, już na miejscu, jak słyszeliśmy, świadkowie mówili do policjantów, że chcą wyjść, żeby ich spisali, wzięli ich dane, że to nie jest ten człowiek. No, oni dziękują, policjanci. Nie chcą tych danych. Dlaczego? Pytaliśmy o to rzecznika policji, nie zna sprawy. No to jak było naprawdę? No, ja nie wiem już w końcu, kto zawinił. Czy policjanci, czy prokuratura, czy może ten człowiek, czy może cały system? No, to przeanalizować trzeba tę sprawę i wyciągnąć wnioski. Tego oczekujemy od odpowiednich organów. Znaczy, bardzo ważne jest to, że tutaj super zareagował wójt gminy Stara Biała obok Płocka. Tam Krzysztof Abramek jest zatrudniony w robotach interwencyjnych. Czekała na niego praca, na tego młodego chłopaka. On wyszedł z aresztu, zadzwonił wójt i mówi, Krzysiu, przyjeżdża, jest robota. Czekamy na ciebie, bo nikt nie wierzy, że jesteś bandytą. No i to jest bardzo optymistyczne. Bardzo. Dobrze, że tak się stało. Paweł, bardzo dziękujemy. A przed nami, proszę państwa, reportaż Kingi Dobrzyńskiej. Już za chwilę usłyszą państwo opowieści wstrząsające.
że na przykład można pić wódkę i spirytus do utraty przytomności, że w takim poalkoholowym szale agresji można skatować człowieka prawie na śmierć. Mało tego, że po takiej utracie przytomności można być zgwałconym kilkakrotnie. Kto to mówi? Bardzo młode, kilkunastoletnie dziewczyny. Co znaczą te litery? Nie pamiętam, bo pijam alkohol, jak sobie to robiłam. Naprawdę. Kiedy to sobie zrobiłaś? Z tego, co pamiętam, z tego, co mi znajomi opowiadali, to tak, bo budziłam się rano i to miałam. Tutaj miałam na przedramieniu mam napis. Tutaj KTM. Taki sam jak na... Mhm. Tylko, że tu KTM, a tu KTP. Nie wiesz tego znaczy? Nie. Tu jak ktoś się mnie pyta, to mówi, że to znaczy kocham tylko mamę. Kiedy wypiłaś pierwszy raz? Pierwszego razu znaczy, to się nie pamięta. To dawno temu było. Ale od 12 roku zaczęłam pić, zaczęłam jeździć na dyskoteki. Zaczęłam spożywać alkohol już w większych ilościach. Poszliśmy chyba w piątkę do klubu. I pobiliśmy starszą kobietę. Za co? Bo zrobiliśmy dziesionę zwaną. Kradzież torebki, portfela, pieniędzy, dokumentów. Nie wiem, czy ta kobieta żyje. Skopaliśmy ją w dość ostry sposób. Wyrwaliśmy jej torebkę, zarobiliśmy na tym 300 zł i wróciliśmy do klubu i wtedy właśnie się upiłam do nieprzytomności. Była taka impreza. No, moja mama robiła imprezę jak zawsze, nie? W domu. Ja na przykład siedzę sobie wtedy przed komputerem, no ale jak już poznaję jej znajomych na przykład, no to rozmawiam z nimi, nie? A tam czasami wypijemy coś. No i tak się zaczynało od jednej szklanki, od jednej butelki piwa. Kończy się czasami na wódce. No i raz tak się skończyło, że poznałam właśnie kolegę mojej mamy. Moja mama tam siedziała w drugim pokoju, to w sumie nie zwracała na to uwagi, bo sama piła, nie? Wyszło tak, że poszliśmy do łóżka. No i rano się obudziłam. Na łóżku było pełno krwi. To był mój pierwszy raz. Ile miałaś wtedy lat? 11. O 24 albo 5. Może z jednej strony fajnie, bo się zapomina o wszystkich swoich problemach. Jest się tak jakby w innym świecie, a z drugiej strony to tak... Potem na drugi dzień nie jest tak fajnie, bo nie do końca się pamięta czasami, co się robiło i w ogóle. I problemy się wtedy nasilają i trzeba... I jeszcze chce pani się napić, bo wtedy pani zapomina, pani trzeźwie i problemy się coraz większe robią. Na początku, jak zaczynałam pić, miałam 11 lat, no to chodziłam do szkoły. Ale tak w kratkę, nie? Mówiłam mamie, a nie chcę mi się iść rano, nie? Coś tam jej mówiła, no ona mówi, że dobra, coś tam. No i po jakimś czasie prawdopodobnie szkoła zgłosiła, że przychodzę niewyspana, nie? No i mi właśnie wzięli do domu dziecko. Jak człowiek jest pijany, to często wychodzą różne awantury i... No i nieraz zdarzały się kłótnie, piliśmy. No i tak od kieliszka do kieliszka i rano się budziło z kacem i się nie pamiętało, co się robiło. Najgłupszego? Chyba próbowałam zabić ojca, co chyba było najgłupsze. Odkąd pamiętam, jeszcze za dziecka nadużywał też alkohol i zazwyczaj jak przychodziłam pijana do domu, wszystko mi się przypominało. I zaczęłam do niego skakać z łapami i jak wiedziałam, że nie dam rady rękoma, to sięgałam po nóż. Przed meczem to jakaś pani mnie znalazła na ławce i zadzwoniła po karetkę i wzięli mnie na odtrucie alkoholowe. No a teraz na 14 urodziny byłam nieprzytomna, w ogóle spałam cały czas, no i doszło do... No. Do czego? Do gwałtu. No gdybym była trzeźwa, to by nie doszło do tego gwałtu. Kieliszek wódki pierwszy raz spróbowałam. Jak miałam 13 lat, pochodziłam sobie do takiej szkoły i tam koledzy mnie zaprosili, że po szkole to żebym poszła sobie, że tam na piwo i w ogóle.
No to poszłam, no i tak się zaczęło się pić, ale nie piłam wódki, tylko od razu spirytus piłam. No i się trochę zatrułam i wylądowałam w szpitalu. To było pierwszy raz, jak tak się napiłam. Pojechałam na plażę, siedzieliśmy, piliśmy, śmialiśmy się, pływaliśmy. No i zrobił się już wieczór, więc postanowiliśmy wracać. Każdy był strasznie już pijany. Zeszliśmy na przystanek i siedziały dwie dziewczyny, 14-15 lat. I koleżanka powiedziała mi, że coś się na nią dziewczyna krzywo spojrzała, a że mi się po alkoholu straszny agresor włącza, to uderzyłam ją z otwartej ręki, tak że aż jej głowa walnęła o przystanek, o ścianę przystanka. Zaczęłyśmy ją strasznie bić po twarzy, zaczęłyśmy po niej skakać. Skakać, kopać, strasznie pamiętam, że strasznie ją wtedy biłyśmy. Pamiętam, że leżała cała zakrwawiona. Prosiła, błagała, płakała strasznie, przestańcie, zostawcie mnie, krzyczała. No to się pamięta do końca życia, takie krzyki. To jest, wszystko jest na sumieniu, wszystko dręczy. Często się myślę o takiej osobie, którą się pobił. Jak miałam 13 lat, wypiliśmy dużą, sporą dawkę alkoholu. I właśnie wtedy trzech mężczyzn zgwałciło mnie w mieszkaniu. Policja mnie znalazła całą pobitą i zasinieczoną. Ale zamiast odłożyć alkohol, to piłam dalej. Pamiętasz sam moment gwałtu? Pamiętam tylko tyle, że dostałam silny cios w głowę. Można się wyluzować. Jest się odważniejszy mnie. Nie wiem, po prostu lubiłam, ale to się zawsze źle kończyło, nie? A jak się skończyło? No, pobiłam jedną dziewczynę. Zaczęłyśmy ją bić. Strasznie. Co się stało z tą dziewczyną? Nie wiem, bo sobie poszłam. Zostawiłaś ją? No, poszłyśmy sobie. Często piłam, non-stop piłam, bo miałam takie nawyki, że musiałam pić z samego rana, musiałam, oczy otworzyłam, musiałam mieć przynajmniej ze sobą ćwiartkę wódki, jak szłam do domu spać, bo inaczej nie umiałam, bo miałam delirkę. No i złapała mnie policja, zawiozła mnie na izbę dziecka. I zaczęło mnie strasznie trzęść. Pamiętam, że zaczęło mnie trzęść, że było mi strasznie zimno i leciał ze mnie pot. No i ocknęłam się w szpitalu w szpitalu psychiatrycznym. Z tym dowiedziałam się, że miałam padaczkę alkoholową. Kochasz swoją mamę? No, kocham. A myślisz, że to przez nią pijesz? Myślę, że to impreza miała na to wpływ. A gdzie był wtedy twój tata? Nie znam. A jak była pijana, to jaka była? No wszystko mi pozwalało, nie? I mogłaś wtedy pić alkohol? Nie pytałam jej nigdy o to. Jakbym postawiła przed tobą butelkę wódki, to co byś zrobiła? Wypiłabym ją. Wypiłabym ją nawet więcej bym wypiła niż butelkę wódki. A gdybym postawiła przed tobą mojego syna, to co byś mu powiedziała? Żeby nie próbował brać alkoholu. Bo przez to jestem zniszczona. Totalnie. Muszę żyć. I muszę sobie z tym jakoś poradzić. Muszę odmówić, powiedzieć alkoholowi stop. Powiedzieć narkotykom stop. Zerwałam ze starym towarzystwem. Zapoznałam się z nowym, niepijącym. I na razie jest mi z tym dobrze. Bo wypiję piwo góra dwa, ale po wódkę staram się już nie ciągać. Ale strasznie jest ciężko pomyśleć o tym, w jakim się kiedyś było dołku. Ciężko jest strasznie wyjść na prosto i znowu po to nie sięgnąć. Ale staram się, na razie jestem na jak najlepszej drodze. Po alkoholu to przeważnie jest przemoc. Agresja. Chęć więcej, że trzeba się więcej napić i tak dalej. I się w to zaczyna popadać, a jak już człowiek w to kompletnie popadnie, to potem jest ciężko mu z tego wyjść. A gdybyś miała wybrać kredkę, to jaką byś wybrała kredkę, żeby namalować? Jaką? Mhm. Czarną chyba.
szokujące i do bólu prawdziwe. Mam tylko taką prośbę, zanim państwo ocenią te dziewczyny, warto może sobie zadać pytanie, kim są, gdzie się wychowywały, jakie miały wzorce. Myślę, że nie jedna z nich nie miała szans, by nieco inaczej swoje życie zbudować. Otoczone agresją, alkoholem, który jest wszędzie, wpadały w taką właśnie pułapkę. Ja myślę, że to jest normalne, że młodzi ludzie eksperymentują. Każdy kiedyś zapalił pierwszego papierosa, wypił pierwsze piwo, zdecydował się na pierwszy dziwny seks. Tylko wtedy jest potrzebny taki mądry dorosły, prawda? Najczęściej tym mądrym dorosłym powinien być ojciec albo matka, bo to oni są od tego, żeby dzieciakowi pomóc. Jeżeli ich zabraknie, to są odpowiedni ludzie, ale w tym wypadku, w wypadku tych dziewczyn, takiego mądrego dorosłego zdecydowanie zabrakło. Mamo. A na koniec w magazynie Ekspresu Reporterów będzie o ludziach z pasją. Aleksander Tabor opowie państwu o poszukiwaczach skarbów, ale to nie są ci, którzy na plaży szukają zagubionych zegarków bądź pierścionków. Oni naprawdę mają pasję, bo oni szukają śladów historii. Ale jak za chwilę państwo zobaczą, tutaj także można wpaść w kolizję z prawem. Od dawna interesowaliśmy się historią, a to nas bardzo przybliża do poznawania takiego praktycznego. No a poza tym to miał być taki relaks na świeżym powietrzu. Hobby jest piękne, prawda? Wyskakuje się po południu gdzieś. No, Polska wygląda zupełnie inaczej, mając jakieś podstawy historyczne do tego. Kiedy się spinałem, miałem wypadek, złamany kręgosłup. No ale człowiek przyzwyczajony cały czas w ruchu w terenie, no to zacząłem chodzić na grzybki. No, ale grzybki są też tylko w pewnym sezonie. No to chodzić po lesie, no to wymyśliłem, że do tego lasu się weźmie wykrywacz. No i pasja przerodziła się już w takie prawie półzawodostwo. Jakaś monetka. Jeden pelnik to czekaj. $1,890. Mnie tak wciągnęło, że teraz sobie nie wyobrażam. Po prostu jak się siedzi w domu i za długo nie słychać wykrywacza, nie wyjdzie się w teren, nie poddycha tym świeżym powietrzem, no i nie wzrośnie ta adrenalina, bo wiadomo, my w większości znajdujemy śmieci, typu kapsle, jakieś nakrętki, druciki. Ale za każdym razem jest taka niepewność, co będzie pod tą ziemią. Nie zostawiamy śmieci na polu. Codziennie w całej Europie poszukiwacze wyruszają w teren. W Polsce to kilkadziesiąt tysięcy osób. Spokojne, niewinne na pozór hobby, odbywa się jednak na granicy prawa.
Przepisy jasno określają, że prowadzenie jakichkolwiek poszukiwań wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czy nazwiemy to poszukiwaniem zabytków, czy poszukiwaniem przedmiotów o cechach zabytku, czy w ogóle przedmiotów. Niemniej jednak wymaga to uzyskania tego pozwolenia, czyli zgody konserwatora zabytków. Ustawa mówi o tym, że zezwoleń wymaga jednak poszukiwanie na terenach wpisanych do rejestru zabytków, prawda, i w obrębie zabytków. My takich rzeczy nie robimy, nie kopiemy na grodziskach, my nie szukamy w pobliżu zamków czy powiedzmy innych zaznaczonych miejsc. Jeżeli będzie szedł przypadkowy przechodzień w lesie, na przykład kopnie kretowisko i tam wypadnie skarb, no, i on zgłosi to, dostanie nagrodę, prawda, za to, że przekazał, że znalazł taki skarb. Natomiast poszukiwacz chodzący, szukający czegokolwiek, można tak to nazwać, po tym samym lesie, który znajdzie ten skarb i zgłosi go, jest przestępcą. Bezpłatne przekazanie zabytków do muzeum może się skończyć nie nagrodą, ale przykrymi konsekwencjami. Kilka miesięcy temu bezcenny zbiór trafił do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Około 10 lat starałem się ratować te rzeczy. Po zrobieniu dokumentacji przekazałem to państwu z nadzieją, że państwo coś z tym zrobi. No a się okazało, że została wezwana policja, więc z tego tytułu problemy. I tak sama konieczność tłumaczenia się przed wymiarem sprawiedliwości skutecznie zniechęca do przekazywania znalezionych zabytków. Choć tak jak w tym przypadku, podobne sprawy kończą się z reguły umorzeniem. Nie ma ani jednego wyroku skazującego, co by wskazywało, że jednak wymiar sprawiedliwości nie traktuje, właściwie interpretuje, powiedzmy, przepisy zawarte w ustawie. To są te elementy, można powiedzieć, pasa rycerskiego, którego udało mi się uratować i przekazać państwu. Ratując to, myślałem, że spełniam swój jakiś obywatelski obowiązek. Dalej to będę robił, jakby ta cała sprawa nie wpłynęła na to w ten sposób, że zaprzestanę tej działalności. Chyba wręcz przeciwnie, wręcz mnie to nakręciło, aby pokazać, że jest pewien problem i należy to czym prędzej naprawić, bo nauka polska traci naprawdę strasznie dużo informacji, to każdego dnia. Grupa kilkudziesięciu tysięcy wolontariuszy w tym kraju może zmienić tą mapę archeologiczną Polski zupełnie. I w ten sposób ta cała nasza wiedza może urosnąć takich rozmiarów, że archeolodzy będą mieli przez nas, czy dzięki nam, pracę jeszcze na tysiące lat. Bardzo piękna pasja, naprawdę. I dziwne, że tutaj popadamy czasami w taką dziwną kolizję z prawem. O tym opowiadał ten właśnie pasjonat poszukiwania skarbów. Dobrze jest, że te sprawy były umarzane, bo ktoś sobie wreszcie pomyślał, w jakiej wspaniałej intencji oni działają i jakie skarby dostarczają do muzeów. Za to dziękujemy. Proszę państwa, to wszystko, co przygotowaliśmy w magazynie Ekspresu Reporterów, ale warto dziś być z dwójką jeszcze dłużej. Oto po naszym programie film dokumentalny Miś na wojnie. To niesamowita historia misia Wojtka. To prawdziwy brunatny niedźwiedź, który dołączył do armii generała Andersa. By móc być przetransportowanym do Włoch, dostał rangę kaprala i tym samym stał się po prostu żołnierzem. Bardzo pięknie funkcjonował podczas bitwy o Monte Cassino. To aż nieprawdopodobne, muszę państwu powiedzieć, ale on tam zaczął nosić skrzynki z amunicją, by pomóc żołnierzom jak najszybciej dostarczyć je na linię walki. Niesamowity niedźwiadek. Proszę, tu widzimy, że pije nawet piwo. Podobno lubił także zapalić z żołnierzami. Warto ten film obejrzeć dzisiaj w dwójce telewizyjnej. To będzie premiera polska, bo ten film dosłownie kilka dni temu obejrzeli widzowie w Londynie. Zapraszam. A na koniec jeszcze tradycyjnie podsumujmy dyżur telefoniczny. Kwestia portalu Pobieraczek, gorąca dyskusja. Tak, bardzo dużo telefonów od widzów, którzy zalogowali się, również dostali informacje o opłacie i zapłacili. I dzisiaj pytają, czy mogą te pieniądze jakoś odzyskać, co myślę będzie bardzo trudne. Bo... No, ale pozew zbiorowy został uruchomiony i zobaczymy, jak ta sprawa wygląda. Poza tym warto też zgłaszać się do Urzędu Kontroli Ochrony Konsumenta. Tak, i musimy pamiętać o to, że logując się na różnych stronach, często jesteśmy wabieni informacją, że logowanie jest bezpłatne, po czym okazuje się, że musimy również zatwierdzić regulamin. A w tym regulaminie znajduje się informacja, że logowanie kosztuje. I no dlatego właśnie. Bardzo często nie czytamy tych drobnym druczkiem napisanych regulaminów i potem ponosimy takie konsekwencje. Nie ma się co dziwić, że dzieci na przykład nie czytają, bo one się bardzo cieszą, a już sama nazwa pobieraczek.pl świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakąś bardzo zabawną historią, a to nie jest zabawne.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za spotkanie dzisiejsze. Spotykamy się za tydzień we wtorek o zwykłej porze, a dziś, jak mówiłem, warto zostać z dwójką, bo miś Wojtek czeka na spotkanie z Państwem. Dobranoc.